Proszę. Proszę, proszę, proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Zdążyliśmy. Zapraszam. Zapraszam. Martyna w środku. Dobrze, na razie. To miejsce jest moje. O. Ja nie chcę siadać za biurkiem, a potraktować was tak. Nagrywanie, nie? Już się nagrywa. Już się nagrywa. Dobra, tu, tu. Dobrze, już nie będzie. O, tak, jeszcze drzwi. Żółwik. Czy dalej się fascynujesz koni? Czy już ci przeszło? Koniki, koniki? O, może tak, może nie, co? A co teraz cię najbardziej fascynuje? Raczej koty. Koty? No, konie, koty, wszystko na K. To w następnej klasie krokodyle. Może tak być. Ale obóz koński ciągle się taki ma, że ma jest dziecki. No to, to dobrze. To jakąś wielką stajnię przygotowują go konie. To może. No tak, naprawdę. Będzie blisko. A wezwałem i proszę rodziców o to, żeby ze mną porozmawiali i poświęcili mi kwadrans. Po to, żeby tak detalicznie, patrząc ojcu w oczy i matce w oczy, powiedzieć w sposób zdecydowany. Ty się, Martyna, nie przejmuj, to za chwilę powiem. Powiedzieć, że nie przygotuję wam dziecka do pierwszej komunii świętej. I wyjaśniam już dlaczego. Nie dlatego, że się lenię, nie dlatego, że mi się nie chce, tylko dlatego, że tak naprawdę jest to dla mnie niemożliwe. Podobnie jak dla każdego księdza, jak dla każdego katechety. My, mówię o księżach i katechetach, możemy czegoś nauczyć. My uczymy, to możesz zaliczyć i pilnie to wszystko rób. Zresztą znam cię, na pewno będzie to wszystko zrobione w pierwszej trójce, pewnie, klasy. Natomiast nauka jest ważna i trzeba pewne rzeczy się nauczyć, ale to nie jest wcale najważniejsze przygotowanie do pierwszej komunii świętej. Najważniejszy to przekaz takiej sfery wartości. A to mogą zrobić tylko najbliżsi, to mogą zrobić tylko rodzice. Ja mogę, choć Martyna już to na pewno umie nauczyć ojcze nasz dziecka, nie? Ale tylko ojciec i matka mogą dziecko przekonać i przekazać mu, że ojcze nasz i modlitwa w ogóle jest czymś ważnym. Ja mogę nauczyć dziecko części mszy świętej, mogę nauczyć odpowiedzi, ale znowu tylko rodzice mogą przekazać, że msza święta jest po prostu ważna, życiowo istotna. Przez to, że dziecko będzie widziało tych rodziców na mszy świętej, przez to, że będzie widziało ich modlących się, przez to, że rodzice dziecku o tym wszystkim powiedzą. Dlatego ja nie mogę tego zrobić. Zrobią to najbliżsi, bo tylko najbliżsi, ojciec i matka, ma wystarczający autorytet. Martyna może mnie lubi. Lubisz mnie? No. Ja ciebie bardzo. Ale mimo wszystko, ja w porównaniu z ojcem i matką, to jestem taki liliputek. Pchełka? Półpchełki. Półpchełki. Więc to wy zrobicie to przygotowanie do pierwszej komunii świętej. A że prosiłem was oboje, to też w takim znaku, że to oboje jesteście za to odpowiedzialni. Oboje prosiliście o chrzest dla Martyny, którą osobiście ochrzciłem, tak, jako pierwszą w tej parafii. Teraz prosicie o pierwszą komunię, od wielu lat posyłać się na katechezę, czyli widzicie, że jest to coś ważnego dla niej. Nie? I wspólnie o to prosiliście i wspólnie musicie teraz przygotować ją, musicie, chcecie przygotować ją do pierwszej komunii świętej. I wierzę, że to zrobicie. Wierzę, że wielu rodziców, jeżeli nie wszyscy, sprostają temu zadaniu, bo opieram to na jednej prawdzie, która łączy wszystkie rodziny. Bądźmy szczerzy, rodziny w naszej parafii będą różne, jeśli chodzi o ich praktyki religijne, zaangażowanie, sytuacje, ale te rodziny mają też jeden taki wspólny mianownik. I znowu zadam wam pytanie i oczekuję głośnej odpowiedzi. Kochacie Martynę? Tak. Tak, bardzo.
Widzisz? Kochają cię, czyli chcą dla ciebie dobra. Jakbyś, nie daj Boże, chorowała i byś potrzebowała energii, to niby wycięli swoją, żeby ci wszyli, żeby żyła. Jakby krew była ci potrzebna, to ile trzeba byłoby utoczyć, to by utoczyli. Jakby trzeba było życie oddać, to by oddali za ciebie życie, nie? Bo wiedzą, że cię kochają, bo chcą dla ciebie dobra, nie? Chcą, żebyś była zdrowa, chcą, żebyś była mądra, wykształcona, ale chcą też, i dla nich to jest ważne, żebyś była takim dzieckiem Bożym. Oni tego chcą. Ale teraz w sposób jasny widzą, że to wszystko, jeżeli chcą tego dobra, to opiera się to na nich. Jeżeli oni zawiodą, to żaden ksiądz nie pomoże. Ale jeżeli oni staną na wysokości zadania, to wszystko się uda. Mam prezent dla ciebie. To jest już twój różaniec, to będzie pamiątka komunii i pamiątka po proboszczu. Jak proboszcz umrze, to pomóż się czasem za niego. Dobrze? Świetnie się składa, bo jutro. Bo jutro? Co jest jutro? Pierwszy? Tak? Tak, zacznie się różaniec, oczywiście. Mam jeszcze jedną książeczkę dla ciebie. O mszy świętej. Przeczytaj ją, to pomoże ci przeżyć każdą mszę świętą, a szczególnie tą majową, kiedy przyjmiesz komunię świętą po raz pierwszy. I żeby rodzicom nie było głupio, że tylko ty dostajesz prezenty, to dla rodziców coś mam. Też książeczkę o mszy świętej, tylko mniej obrazków, tylko więcej tekstu. Też do poczytania przez rodziców. Nie, przy okazji komunii dziecka można też samemu trochę się pokatylizować. Są dwie metody przygotowania dziecka do komunii. Pierwszy to jest przykład i tu nie pomogę. Będziecie dawać taki przykład, jaki będziecie dawać. Najwyżej trzeba się zmobilizować. A druga to religijne rozmowy. I to jest ciekawa rzecz, że i dla mnie było to pewne zaskoczenie, że nawet rodziny, które od lat były zaangażowane w domowy kościół, które jeździły na rekolekcje, które na pewno coś czytały i nieobce im było Pismo Święte, wyjawiały mi problem, że nie bardzo wiedzą, jak mają przygotowywać dziecko, jak mają z dzieckiem rozmawiać. I dzięki temu też zrodził się taki pomysł, żeby rodzicom pomagać. W ten sposób, że będziemy przygotowywać ściągi na niedzielne msze święte. Po niedzielnej mszy świętej będzie można z segregatora wziąć z foliki kartkę z jakimś pomysłem, inspiracją do takiej religijnej rozmowy. To nie będą trudne rzeczy. Nie trzeba być jakimś wybitnym teologiem. Okaże się, że to są naprawdę rzeczy proste. Na przykład będzie Boże Narodzenie, więc będzie szopka w kościele. I wtedy będę prosił rodziców, żeby z dzieckiem przyszli do tej szopki. Nie rzucali się od razu do samochodu na ten rosół, co tam zachodzi na kuchni. Niech on tam jeszcze pyka. Im dłużej pyka, tym będzie smaczniejszy. A z dzieckiem przyjść do szopki i porozmawiać. O co tu chodzi? Dlaczego tą szopkę zrobiliśmy? To są leczki oczywiście, figurki. Ale na pamiątkę czego? Prawdziwego wydarzenia. Kto leży w tym żółbku? Nie? Kto tam jest obok żółbka? Kto jest obok Maryi? A tych trzech panów, to po co tu przyszło, nie? A ci z owcami, to co to są za ludzie, nie? A ta gwiazda betlejemska, to skąd się wzięła? To wszystko było przy szkole, pamiętasz, nie? Było też na pewno w szkole. W kazaniu pewnie usłyszysz o tym nieraz, ale ważne, żeby to ojciec i matka powiedzieli. Zwyczajnie. Prosto, tak jak pamiętają sami. I tak się będzie dokonywał przekaz tego, co jest najważniejsze przygotowanie do Komunii Świętej. Przekaz wartości. Ale to jest tylko propozycja. Tutaj jest zgłoszenie dziecka, ale tutaj nie składaliście żadnych podpisów. Do niczego się nie zobowiązywaliście, bo deklaracja tak naprawdę to jest dopiero tutaj. Tu złożycie swoje podpisy. Tu tylko imię i nazwisko dziecka i właśnie wasze podpisy. Tu są powtórzone te zasady, jakie by obowiązywały w tej propozycji pomocy, ale to jest tylko propozycja. Bo jest pierwszy wariant i drugi wariant. W pierwszym wariancie i w drugim wariancie to wy przygotujecie Martynę do pierwszej komunii świętej, bo inaczej być nie może. Ja mogę tylko nauczyć. Będziemy uczyć. Ale przygotowanie to jest wasza rzecz.
W pierwszym wariancie chcecie tej pomocy, będziemy przygotowywać dla Was te materiały, a w drugim wariancie dziękujecie za tę pomoc. I nie jest to pozorny wybór. Jeżeli wybierzecie drugi wariant, ja nie będę kręcił nosem, ja nie będę, nie wciągnę Was na listę podejrzanych. Nie będę mówił, czy myślał sobie o źli rodzice. Nie. Wierzę, że tu można pięknie przygotować dziecko bez żadnej pomocy księdza. Ale jeżeli chcecie pomoc, taką pomoc Wam dam. Wierzę, że w jednym i drugim przypadku można oszukiwać. Ja specjalnie tak to wszystko ustawiłem, żeby dać się łatwo oszukać. Bo ja nie będę tego wydawał za dowodem osobistym, nie. Tylko można i trzeba będzie to samemu brać. Więc może się Pani umówić z trzema koleżankami, rozpisać dyżury. Jedna się poświęci w miesiącu, przyjedzie, weźmie dla siebie, dla koleżanek, folijka pusta, prócz się cieszy. Można to zrobić, można oszukać. Ale przez to, że wszystkie te mamy będą jednak kochały dzieci, to myślę, że nie zrobią tego tak łatwo. Że one jednak chciały dobra swojego dziecka, także tego dobra w wymiarze wiary. Ale tak, dzisiaj wieczorem Martyna pójdzie spać, to by jeszcze ze sobą dialog, tak, małżeński, na temat tego, jak to zrobić. I wybrać wariant, jutro da mi wsunąć to w rękę po mszy święty. To w zasadzie tyle, co bym chciał przekazać. Jestem przekonany, że w sposób kapitalny uda się przygotować Martynę na dzień 13 marca. Dobrze, że ktoś myśli tutaj. 13 maja, oczywiście. A ja mam 20 urodziny. 20 maja? Idealnie. No to przykład. Po urodzinach być. Zaraz po komunii urodzin. Wielki tydzień będzie miał przed urodziną. Nie biały. Dobrze. To życzę wszystkiego dobrego i tam będzie już następni czekają. Pożegnam się. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dzięki. Dzień Boże. Dzień Boże.